Hej, hej, witajcie ponownie. Ja jestem Hubson i dzisiaj myślę bardzo wyczekiwany odcinek przez sporą grupę osób na moim kanale, a mianowicie na temat informacji oraz easter eggów związanych z przyszłą odsłoną Grand Theft Auto, która miejmy nadzieję nadejdzie dużo szybciej niż na pierwszy rzut oka mogłoby nam się to wydawać. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że odcinek ma charakter mocno spekulacyjny i poruszę w nim kwestie, w których wasza opinia, rzecz jasna, może być całkowicie odmienna, jeżeli taka będzie i macie chwilkę, to śmiało wypowiadajcie się w komentarzach. Także myślę, tyle tytułem wstępu i przejdźmy do sedna tego odcinka. Zacznijmy sobie od bardzo często popełnianego i ogólnie bardzo dużego błędu w spekulacjach na temat lokacji nowej części GTA, bowiem gdy zerkniemy do internetu, zobaczymy wielu zwolenników tego, że przyszłym miastem gry zostanie Londyn, a osoby te bardzo często swoją opinię argumentują dobrze nam znanym graffiti, jakie możemy spotkać we wschodnim Los Santos nieopodal salonu tuningowego Los Santos Customs. Sam popełniłem ten błąd w jednym ze swoich odcinków i już tłumaczę wam, o co dokładnie chodzi. Przenieśmy się może raz jeszcze w miejscowego graffiti. Ogólnie rzecz biorąc, faktycznie trzeba przyznać, że dla naszego jakby nie było mało wprawionego oka turysty, można stwierdzić, że malunek przypomina nam londyński Westminster wraz z Big Benem. Jednakże jest to, tak już wspomniałem wcześniej, wielki błąd i już pokazuję wam, co za budowla tak naprawdę znajduje się na tamtejszej ścianie. Otóż w rzeczywistości jest to stolica Szkocji Edynburg, a rysunek przedstawia panoramę tego właśnie miasta. Kolejnym pytaniem jest, ale po co twórcy umieszczali jako easter egg grafity jakiegoś Edynburga? Co to jest w ogóle i na co to komu? Ano tu już odpowiedź na to pytanie jest dużo prostsza niż dokopanie się do tego, które miasto zostało naniesione na jedną ze ścian skateparku. Mianowicie wyjaśnieniem tej zagadki jest Rockstar North, którego siedziba znajduje się właśnie w stolicy Szkocji, stąd też prawdopodobnie twórcy właśnie dlatego postanowili umieścić taki właśnie smaczek. Tak więc myślę, że koncepcja Londynu po tej informacji jest już nieco mniej prawdopodobna, dodając do tego jeszcze kawałek wywiadu Dana Hausera, którego swoją drogą przytoczyłem już w jednym z wcześniejszych materiałów na temat prawdopodobnych miast nowego GTA. W każdym razie w wyżej wymienionym wywiadzie Dan powiedział, że owszem, Londyn jest świetną miejscówką, ale raczej nie dla GTA i w jego prywatnym odczuciu GTA to przede wszystkim Stany Zjednoczone. Link do całego artykułu rzecz jasna w opisie, także tym bardziej dociekliwym jak najbardziej polecam zajrzeć. Niestety jedynym minusem jest język angielski, ale podejrzewam, że większość z was da sobie jakoś radę. No dobrze, ale skoro teoria Londynu została w mniejszym bądź większym stopniu obalona, to które miasto w takim razie stanie się miejscem akcji szóstki? Powiedziałem w mniejszym bądź większym stopniu, ponieważ wiem, że i tak znajdą się osoby, które nadal będą uważały, że to właśnie stolica Anglii jest przyszłą miejscówką następnego wydania gry i jak najbardziej mają do tego prawo. W każdym razie my poruszmy kwestię, jakie miasto, jeżeli nie Londyn, ponieważ jak wiemy, Rockstar lubi w poprzednich częściach gry wrzucać easter eggi lokacji przyszłych odsłon swojej najlepszej gry. Nie szukając daleko, za przykład może nam posłużyć plakat See You in Miami w GTA 3, czy billboard z czwórki nawiązujący do zwiastunów wciąż na ten moment najnowszej części Grand Theft Auto. No i tu dochodzimy do punktu, gdzie easter eggów na temat Londynu nie ma, a przynajmniej nie udało mi się ich znaleźć, natomiast jest ich całkiem sporo o Vice City i nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie ręczników, jakie możemy chociażby znaleźć na plaży w Los Santos. Tak więc może przejdźmy do znajdziek, jakie twórcy gry umieścili w Los Santos, które nawiązują bezpośrednio do słonecznego Vice City. Oczywiście Rockstar nie mógł ponownie umieścić bardzo łatwego do znalezienia plakatu z przykładowo napisem See You in Las Venturas, bo nauczeni doświadczeniem moglibyśmy być niemalże pewni, które miasto stanie się naszą wirtualną piaskownicą w kolejnej odsłonie gry. Dlatego nawiązania są, niemniej jednak nie wpadają aż tak mocno w oczy, jak było to wcześniej. Już wam tłumaczę, a właściwie pokazuję, dlaczego to moim zdaniem, i tu podkreślam moim, w kolejnej odsłonie cyklu jest całkiem możliwe, że znajdziemy się ponownie właśnie na południowo-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Otóż Rockstar jakby nie było dość wyraźnie zaznaczył nam tę miejscówkę w grze GTA 5, co fajnie łączyłoby się z jednym z końcowych SMS-ów w GTA 4, ale o tym w dalszej części materiału. Znajdziek dotyczących Vice City trochę będzie, a ja postanowiłem zacząć od małego przypomnienia chyba największego w piątce easter eggu dotyczącego Vice City, którego pokazałem już wcześniej na jednym z poprzednich filmów dotyczących szóstki. Mowa tu o stronce altruitsunit.com, na której samo wejście da nam niewiele, aż do momentu, kiedy zbadamy temat nieco głębiej. Mianowicie, gdy wrzucimy znajdujący się na stronce napisany w języku Morsa tekst do translatora, ujrzymy dość szokujące zdanie mówiące nam, że Vice City powróci w 2017 roku.
Co do Tomiego, to miałbym lekkie wątpliwości, ponieważ został urodzony w roku 1951, co daje mu na ten moment 66 lat, ale miasto, które związane jest z Tomim, wciąż żyje i powiedziałbym, że miewa się całkiem nieźle. Kto wie, rok 2017 trwa, jeszcze parę ładnych miesięcy tego roku przed nami, zobaczymy, może Rockstar nas czymś niebawem zaskoczy. Drugim easter eggiem dotyczącym Vice City są dwa plakaty w środkowej części miasta, przedstawiające DJ-kę radiową Tony oraz charakterystyczną dziewczynę z Vice City, którą doskonale pamiętamy chociażby z ekranu ładowania tej części GTA. Nie szukając daleko, przejdźmy do jednego ze sklepów z bronią, czyli innymi słowy do jednego z Zemu Nation, w którym to możemy znaleźć dwa obrazy przypominające słynnego antagonistę Vice City, czyli Lensa Vensa Densa. Postać dość mocno przypomina właśnie tę osobę i myślę, że właśnie do niej chcieli nawiązać twórcy tymi portretami. Kolejnym nawiązaniem jest lodówka Cherry Popper Ice Cream, którą znajdziemy przykładowo na stacji benzynowej w północno-wschodnim Los Santos. Jest to rzecz jasna nawiązanie do fabryki lodów, którą Tommy zakupił od pani Moit Hanson w Vice i którą wykorzystał w nieco bardziej dochodowy sposób. Idąc dalej, mamy nawiązanie do kolejnej postaci z Vice, a ściśle mówiąc do BJ'a Smitha. Jeżeli ktoś nie pamięta tego faceta, to tak, dla przypomnienia, był to futbolista, który po zakończeniu kariery zajął się prowadzeniem salonu samochodowego. Niestety nie szło mu to najlepiej i w rezultacie jego zadłużony salon odkupił Tommy Vercetti, przez co BJ'a mogliśmy poznać właśnie podczas cutscenki zakupu Sunshine Autos. No i ostatnim easter eggiem, o którym słyszałem, jest klub Pole Position, którego naklejki możecie znaleźć chyba na każdej budce telefonicznej, aczkolwiek nie jest to potwierdzone info i sam nie jestem tego pewien. W każdym razie do pokazania tego easter egga wybiorę budkę pokazaną na ekranie. Niedawno wspomniałem wam o jednym z końcowych SMS-ów, jakie otrzymuje Niko od swojego kuzyna Romana w grze GTA 4. Przed dokonaniem ostatecznych wyborów w fabule czwórki, Roman zachęca nas do dokonania ostatniego skoku, sugerując, że następnie kuzyni mogliby przykładowo wziąć prywatny odrzutowiec do Vice City. Fajnie byłoby zobaczyć Niko w słonecznej lokacji. Kto wie, może zagrałoby to całkiem nieźle, a na pewno Rockstar miałby możliwość wrzucenia całej masy śmiesznych dialogów, czy ogólnie cutscenek z udziałem tej dwójki. No i tak jak sami widzicie, nawiązań do Vice City w GTA 5 nie brakuje. Muszę przyznać, że trochę namieszałem one w głowie i wraz z setką przejrzanych filmów zagranicznych youtuberów, dość ciężko jest mi teraz odejść od teorii Miami w następnej części gry. Niby duża część osób oraz sami twórcy wspominają, że w części z 2002 roku to lata zrobiły klimat, a Vice City w obecnym wydaniu nie zrobiłoby na nas takiego wrażenia, jednakże w rzeczywistości moim zdaniem jest nieco inaczej. Nie wspominając o samych walorach estetycznych tego miasta, to Miami, czy tak jak wolicie rockstarowe Vice City, jest jedną z metropolii, które wchodzi w skład miast, które znajdują się na szczycie pod względem tego, co się w nich dzieje, stąd też myślę, że nie byłoby trudno zbudować tam w czasach teraźniejszych niesamowitej historii z mega wciągającym klimatem. I to byłoby chyba wszystko, co miałem wam do pokazania. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem i że odcinek wam się spodobał. Zachęcam do oceny filmu oraz oczywiście do dyskusji w komentarzach. Wyraźcie swoją opinię, a tymczasem mi zostaje tylko podziękować za spędzony wspólnie czas i zaprosić was na kolejne odcinki, także trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!